Kolejny raport z budowy. Kolejny raport z budowy więźby. Jesteśmy już na górze. Chodzę sobie po strychu, ale nie ma podłogi. Jak to wygląda? Mamy popodwieszane już kleszcze za pomocą łączników. Tu mamy te przewiązki poskręcane na śruby dziesiątki. Tak to generalnie z góry wygląda. Widok na płatew. Tak jak mówiłem ostatnio, skręcona z dwóch elementów. I dodatkowo jeszcze zapomniałem wtedy wspomnieć, że jest jeszcze klejem konstrukcyjnym sklejona jedna z drugą. Plus oczywiście śruby M16 w rozstawie co 80 cm. Kominki będą jeszcze na górze miały montowane czapki. Tak to wygląda. Słabo wygląda to połączenie krokwi w kalenicy niestety. Fachowcom się coś nie zgodziło. No i połączenia są takie, jakie są. Większość połączeń miała być na początku, miało być to na śrubę M16. Potem zgodziłem się na połączenia na blachę. No a teraz widzę, są jeszcze inne kombinacje alpejskie. Podokładane nakładki. Dodatkowo na wysokości tutaj jeszcze będzie zamontowana deska kalenicowa obustronnie, żeby usztywnić te całe krokwie, bo na razie to wszystko lata. No ale tutaj, jeżeli chodzi o sam strop, czy o konstrukcję kleszczową, to wygląda to bardzo fajnie. A tutaj widok na ten daszek boczny. Tak to wygląda. Tu mamy belkę kalenicową. To jest dużo lepsze rozwiązanie. Plus dodatkowo kleszcze. Także tutaj sztywność tej konstrukcji jest ogromna. Kiepsko wyszło niestety połączenie niektórych krokwi z krokwią koszową. Bo widzę jakieś wkładki, podkładki, cudawianki. Płaszczyzna, jeżeli chodzi o płaszczyznę, to wygląda to dobrze. Jeszcze z drugiej strony sobie lukniemy. No, wygląda to fajnie. Krok po kroku coraz bliżej końca. I jeszcze widok na więźbę dachową z zewnątrz. Jeszcze brakuje desek okapowych, desek kalenicowych. No i jeszcze dużo elementów jest do poprawienia, do poskręcania, także jeszcze parę dni pewnie zejdzie. Ale pogoda jest teraz fatalna. Lało tyle dni. Wszystko zalane. Generalnie jeden wielki basen w domu.